Cześć, witam wszystkich, Artbikes z tej strony. Jako że wiecie, napięcie to nie wszystko, musimy sprawdzić w bateriach jeszcze jej pojemność, tak? Także sprawdziłem już trochę tych baterii. Zobaczcie, baterie firmowe Samsunga, które powinny mieć około 2 amperków, mają 2 amperki. No niektóre niestety mają trochę mniej, tu macie 1950, są też 1700, 1800, potem sobie je wszystkie ładnie posegregujemy, jak będziemy budować baterię. To przejdziemy się do mojego drugiego warsztatu, tam pokażę Wam dokładnie, jak sprawdzam pojemność tych oto baterii. Jesteśmy w moim drugim warsztacie, tu mamy ładowarkę na 12 sztuk baterii 18650. Konstruowałem ją z takich bardzo tanich modułów ładowania, które możecie kupić na eBayu bądź na AliExpress albo w sklepie tak zwanym Temu. Aby baterie się trzymały podczas ładowania, musicie sobie kupić takie właśnie oto holderki. One nie są drogie, możecie sobie kupić w sklepach, których tam wcześniej mówiłem. Już naładujemy baterię, musimy sprawdzić jej pojemność, czyli ile bateria ma miliamper. Aby sprawdzić pojemność, musimy baterię rozładować jakimś tam prądem rozładowania. No tutaj rozładowujemy baterię prądem około 1 ampera i za pomocą tych oto modułów. Moduły te są bardzo tanie, jest to koszt około od 4 funtów do 2 funtów w zależności ile sztuk kupujecie i w jakim kupujecie sklepie. Najtańszy sklep, jaki chyba znalazłem, to jest ten sklep Temu, potem AliExpress i oczywiście eBay. Proces rozładowania trwa w zależności od tego, jaką pojemność ma bateria. Jak proces rozładowania się skończy, zobaczycie, ile bateria ma miliamper, będzie po prostu migała. Wiecie, ile ma miliamper. Później Wam to pokażę, jak ten proces się zakończy. To wygląda razem. Planuję zrobić ładowarkę i rozładowarkę na około 20 sztuk baterii. Zakupiłem sobie już wszystkie potrzebne elementy do tego i wszystko pokażę Wam, jak zrobić w następnych moich odcinkach. Jak jesteście zainteresowani taką ładowarką i rozładowarką, musicie zaopatrzyć się w taki oto zasilacz ATI. Jest to zasilacz od starych komputerów. Oczywiście zasilacz to nie wszystko. Musicie kupić sobie takie właśnie moduły ładowania, o których wcześniej wspominałem. Takie moduły rozładowania, o których wcześniej wspominałem. I taką płytę, którą możecie dokupić do tego właśnie oto zasilacza. Linki do wszystkich tych elementów podam w opisie. Koszt tych wszystkich elementów jest bardzo tani, a naprawdę wszystko razem daje fajną maszynkę do sprawdzania baterii. Ok, za jakiś czas widzicie, baterie są już sprawdzone, także nie jest źle. Od 1900 mA do 1700, prawie 1800, także użyję sobie te bateryjki do mojego e-bike'a jak najbardziej. Zaraz włożę następną porcję. Akumulatorki sobie opisałem, oczywiście zaokrągliłem wszystko i wkładam następne akumulatorki do mojej rozładowarki. A więc wkładamy. Naciskamy i start. Start. I następna porcja baterii sprawdza mi się. W następnym odcinku będę budował urządzenie do sprawdzania i ładowania naraz 20 sztuk akumulatorków 18650. Zapraszam, obserwujcie mój kanał.